Witamy w kolejnym odcinku gotowania w Asia Deli i dzisiaj Asia pokaże nam, jak gotować co zadanie. Dzisiaj zupka tomka tajska na bazie bulionu i mleka kokosowego z warzywami, wersja wege może być z tofu. My robimy dzisiaj z kurczakiem. Czyli kolejny przepis. Czy to jest łatwy przepis? To zależy. To się okaże. To zależy, ale jak się gotuje z miłością i z chęcią, to myślę, że wszystko wychodzi. Ale widzę nawet, że jeżeli będzie łatwo, to ja jestem tu niepotrzebny, bo mamy pomocnika. No, Błażuś dzisiaj nam pomaga. Co tu mamy? To jest mój ukochany Błażuś, synuś. I teraz tak, Błażej, co my tu mamy? Może ty opowiesz. To na pewno jest kurczaczek, tu jest... To poczekaj, dokładnie powiemy. To jest pierś z kurczaka pokrojona w kawałki drobne. Taką kosteczkę. Tutaj jest cukier palmowy. Super. To? Fasola. Groszek cukrowy. Inaczej, tak. Tutaj mamy takie grzybki, o, jak te. To są jakie grzyby? Boczniaki. Boczniaki. Pokrojone. I to jest papryka. Czerwona, pokrojona w paski. No. Tutaj są listki. Liście kafiru, te limonkowe smaki i kolendra do przybrania. A tu w środku mamy pastę do zupki Tomka i to jest pasta, która jest między innymi dostępna u nas, może być w takim opakowaniu. My ją troszeczkę tuningujemy czosnkiem i imbirem, miksujemy, wtedy ma mocniejszy aromat i smak. Natomiast ta jest wystarczająco dobra i aromatyczna, także nie trzeba tuningować, jak nie ma czasu. Do tego będziemy używać mleczka Aroy, mamy już tu przygotowane. I cukier palmowy, oczywiście liście limonki, czyli kafiru mrożone. Bardzo fajnie się przechowuje w zamrażarce, w takim pudełeczku można wyjąć. One są oddzielone, schować ponownie. Tutaj mamy trawę cytrynową, kolendrę, paprykę czerwoną. Na bazie ziół przygotowujemy wywar, czyli tak, najlepiej odciąć sobie końcówki kolendry, bo one są najbardziej aromatyczne. Do tego dajemy trawę cytrynową, można ją zmłotkować, ona wtedy puszcza bardziej sok. Do tego dodajemy liście limonki i oczywiście można dodać warzywa typu marchewka, pietruszka, selery. Na tak przygotowanym wywarze, który my już mamy tu gotowy, bo to dość długo trwa, przygotowujemy zupkę. Zrobimy sobie tutaj porcję dla jednej osoby na początek. Produktów mamy przygotowanych, tak jak w naszych przepisach, na dwie, ale my będziemy robić, bo mamy mały garnek dla jednej. To lecimy. Wlewamy 250 ml bulionu warzywnego, to jest na jedną porcję. Teraz sobie podgrzejemy, boil dajemy. To się musi podgrzać, zanim przystąpimy do wrzucania kolejnych składników. Na początku dajemy kurczaczka. Mamusiu, ja muszę iść. No co ty? Nie będziesz mi pomagał? Wrócę za chwilkę. A gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? No miałeś nam pomagać, stary. Pizzę zjeść. A, na pizzę. No dobra, to wracamy do azjatyckiego gotowania. Teraz powinniśmy dodać kurczaczka. Tylko taka moja rada, jeśli chodzi o kurczaka, czyli o pierś z kurczaka. Zwykle, żeby nie było takich farfocli, wiecie jak to jest z kurczakiem i z piersią. Ona jak się zagotuje, albo szumowiny jak się ściąga też z zupy. No to robią się takie dziwne pajączki. Ja to przelewam wrzątkiem przed blaniem do bulionu. Tak? I to musimy przeparzyć. Znaczy nie musimy, ja tak robię. Bajer, to jest... Tak, to jest taki lifehack, powiedzmy. Lifehack. Mhm. On się sparzy szybciutko, szybciej dojdzie. Ścina się troszkę. Ścina się dokładnie. Więc nie będzie szumów. Nie będzie szumów w tym. I teraz tak przelanego kurczaczka, ja połowę z tego tam wrzucamy najpierw do tego bulionu gotowego warzywnego i po kolei lecimy już później z tym. Dużo tu tego będzie. Damy tak 6 takich listków, do tego boczniaczki ze 4. Bo to jest porcja mała i paprykę czerwoną miałam ją zacząć kroić, ale jak mamy przygotowaną, to nie będziemy kroić, tylko ona koloru dodaje fajnego. Muszą nam troszkę warzywka zmięknąć. I teraz jest czas, kiedy się dogotuje. Myślę, że tak do 5 minut i później będziemy dodawać po kolei pastę, aż warzywa zmiękną. Pyrczy się, pyrczy, aż zmiękną warzywka. Do 5 minut mówiłam, prawda? Teraz jest ugotowane, czyli powiedzmy, że warzywka są al dente. Po 5 minutach dodajemy teraz tak, 1,5 łyżeczki na porcję takiej pasty, tej gotowej tomki. No myślę, że to będzie mniej więcej tyle. Zmniejszymy sobie troszkę. To trzeba teraz wymieszać. Ta pasta daje właśnie ten aromat taki trawy cytrynowej. Jest troszeczkę ostra, bo to jest na bazie też zielonego curry. Czyli i dodatkowo imbir wychodzi. Powinniśmy wrzucić teraz mleczko kokosowe. Najlepiej mleczko, nie śmietankę, bo wtedy ta zupa nie robi się taka gęsta, tylko ma konsystencję zupy. Wlewamy połowę z tej porcji, ponieważ na 400 ml wody, czyli na 2 porcje, dajemy 200 ml mleczka. Tutaj damy sobie 100, czyli połowę z tego. Ono się teraz lekko... biały kolor się robi, ale zaraz go troszeczkę przyciemnimy. Wrzucamy liście kafiru, żeby jeszcze bardziej podkręcić. Takie 2 listki są wystarczające na 1 porcję. To się musi zagotować. I doprawiamy. Na koniec dajemy sos rybny, też odrobinkę, taki lastacz. Ale można doprawić, zamiast posolić, można doprawić też sosem sojowym. I wy chyba sprzedajecie w takich butelkach na wynos dowolną ilość porcji, jak ktoś chce. Też mirin? Tak. Mamy mirin, mamy ocet, mamy sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny, mamy też sos rybny, także można albo z buteleczką naszą sobie kupić taki rozlewany napój, płyn, przyprawę, albo można też samemu przynieść własną i my również lejemy, bo zgodnie z formułą Zero Waste chcemy jednak z dużych gabarytów rozlewać na mniejsze i wykorzystywać, bo te butelki można wykorzystywać wielokrotnie. I doprawiamy teraz, tak? Doprawiamy odrobinkę, bo na taką 1 porcję. Ona troszeczkę nam zmieni, ten sos sojowy nam zmieni troszeczkę kolor zupki, taka się ciemniejsza zrobi. I na koniec co robimy? Dosładzamy. Zupkę tajską się dosładza, tą tomkę szczególnie. A czym dosładzamy taką zupę? Ja używam cukru palmowego. On jest w takich kostkach dużych, ale można go albo pokroić i rozdrobnić. Dzisiaj użyłam moździerzu. Ewentualnie można go też rozpuścić i w formie płynnej dosładzać. Dodaję cukier palmowy. Trzeba to zagotować. Mamo, a czym zaserwujesz to danie? O, ty mi już miskę przyniosłeś, super, zaraz będziemy do niej nalewać. Pomocnik zjadł pizzę? Dobra była? Takie miski są dostępne właśnie w Asia Deli z takimi słodkimi kostkami. Ty lubisz te miseczki? Tak, lubię. No już jest prawie dobra, możemy ją serwować. Uważaj, to tak urwi mi ze 3 takie listki kolendry. A jak to doprawiamy, bo ten cukier musi być najpierw rozgnieciony w moździerzu. No nie musi być, może być rozpuszczony, można dosłodzić też tym cukrem trzcinowym, brzozowym, czyli ksylitolem, jak ktoś woli. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby tą słodycz złapać. Teraz po prostu sobie zlejemy. Mamy po kolei tak, kurczaczek, boczniaczek, wszystko tu jest. Gdzie mam dać te listki? No tutaj połóż na środku. Tak zrób, żeby była ładna dekoracja. Wykańczamy listkami kolendry. Jak ktoś lubi, ponieważ ta pasta jest dość mocno cytrynowa, bo tam jest trawa cytrynowa i liście limonki. Jeżeli ktoś lubi bardziej kwaśne, mamy też oczywiście przygotowaną limonkę, więc można sobie wcisnąć limonkę i doprawić już wedle gustu. Tak jak Pad Thai'a w poprzednim odcinku. Dokładnie. Prawie niczym się nie różni na przepisie i tutaj, tylko że na przepisie jest limonka. Tak, możemy ją wrzucić, żeby było tak samo. Limonka może też pływać. Limonka może pływać. Tu dajemy pałeczki i mamy dokładnie ten podobny nasz obraz, który jest przygotowany. Jeżeli ktoś nie lubi kolendry, to powinien polubić, czy może zastąpić to koperkiem? Może pietruszką. Tak. Ale albo w ogóle nie dodawać, bo po co? Ona sama w sobie ma już tyle aromatu, że nie ma sensu jej. Albo ewentualnie można użyć dymki. po prostu pociąć dymkę. Takie poprzeczne. Ten mój nóż dzisiaj, słuchajcie, już niestety się zużył. Powiem do ciebie, Błażej, tak, żarłokowi damy zjeść taką, spróbować taką łyżką, co ty na to? Dobrze. Lubisz takie kotki? Tak, bardzo ładna. Łyżka jest też dostępna na stronie. Nie no, kochanie, ty w handlowca się bawisz? W genach ma, nie? No to ja to mam zjeść, czy ty chcesz zjeść? Ja już jadłam pizzę. No, to wreszcie sobie zjem, ale łyżka, 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 ja też łyżka. Chciałam zjeść coś. Żarłok, znowu mi chcesz zabrać jedzenie przed nosa? Słuchaj... Dobra, testuj. Coś mi się spróbuj, należy, bo ty jesteś, nie? Przecież ekspertem. Jest słodko, kwaśno już w samym aromacie. No jest to zupa o wiele bardziej esencjonalna niż ta, którą zrobiliśmy w pierwszym odcinku. No tak, bo tutaj... Jest to zupa, porównałbym ją może do takiego barszczu żurku jakiegoś z ziemniakami. Zdecydowanie... No i aftertaste, powiem ci... I tu mamy takiego psiura. To jest nasza pióra, 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 pióra. Ale czym to, od czego to jest takie ostre? No, to jest ta pasta. Pasta to jest ta pasta taka, tak, ona jest mocno ostra. Ta zielona akurat jest ostra, nie? Tego się nie spodziewałem, że to będzie aż tak ostre, powiem ci. To jest mocne uderzenie. Tak? Ale dobra, to ja idę sobie to spokojnie zjeść, a wy tam pobawcie się z deli.